operacyjny, który podczas ćwiczeń na stacji relokacyjnej zaobserwował bez rozkazu dwa obiekty świetne na wysokości gdzieś podane konkretnie było około 10-15 tysięcy metrów z dużą prędkością ponad 3,5 tysiąca metrów, które wędrowały przez teren Polski w kierunku wschodnim. Najciekawsze z tego wszystkiego, co wzbudziło zaciekawienie, że w pewnym momencie zauważono, gdy zmieniły ten obiekt, obiekty obydwa, zmieniły zmianę kursu lotu. Jaka to była zmiana? Przy tej prędkości, przy jakiejś masie, musi występować pewien promień jakiś z tego zakrętu. Okazało się, że pod kątem 90 załamanie i poszedł w kierunku Lwowa. To dla mnie było zaskoczeniem, że coś tutaj jest jednak rzeczywistego. Ale to tak na marginesie, że ten moment był, że większo to zainteresowanie. W przypadkach wielu, jak już powiedziałem, boją się ludzie meldować, bali się piloci meldować, bali się ośmieszenia. Ale bywali tacy, że potrafili o tym mówić oficjalnie, chociaż nieraz tak wytykano palcami, o, nie, no coś tam nie w porządku, chyba, bo on tylko widzi. Jakoś tak bywa, że zdarzało się bardzo często, że ludzie, ci, którzy na to zwracali uwagę, to obserwowali, ale już to jakoś, mimo moich osobistych przeżyć lotniczych, nigdy nie miałem spotkania z żadnym UFO, żadnym dobrem. 42 lata służby, ponad tysiące, parę tysięcy godzin na lotu. No nie mógł, chciałbym, bo mógłbym ten czas coś więcej o tym powiedzieć. No niestety jakoś się zdarzyło, że nic do mnie tu nie docierało. Kolega taki Czerwow, obecnie już grzelał w stanie spoczynku, miał najczęściej takie spotkania i opowiadał o tym. Zresztą mam jego rysunki tutaj napisane, które doteczki, którą założyliśmy do ustnej, nie złożyłem, bo to ich było faktem, gdzie z przechwycenia obiektu powietrznego skierowano go na inny obiekt, który pojawił się na stacji relokacyjnej. Po wyjściu na dużą wysokość, przybliżeniu się do tego obiektu, ale to nie było przybliżenie. Ten obiekt oddalał się, mimo że on próbował gonić na pełnej prędkości swojego lima prądowego. Na wysokościach ponad 14 tysięcy metrów znikł, zmienił barwy i w tym momencie znikł. Ciekawostka, no ale tylko ciekawostka. Czy komisje powoływały takie coś? Nie. Inna sprawa. Ten sam pilot z kolegą takim Jarominem, w nocy wracając z zadania, kolega prowadzący ostrzegł i uważaj, co zbliża się do nas żółtego. I rzeczywiście popatrzył w prawo i zobaczył kulisty, jakiś obiekt oświetlony żółtym światłem, który dużo prędkości zbliża się do tej pary samolotu. Poderwali samolot do góry, obiekt ten minął ich. Potem pod nimi i zniknął. Przychodząc do lotniska, do lądowania, obiekt taki sam, ja nie wiem, że ten sam, taki sam pojawił się na kręgu lotniska. Przekierowano znowu pilota, żeby przechwycić, zorientować się, co to jest. Obiekt ten gwałtownie się oddalił, zmieniając znowu kolory świateł, zgasł, znowu zniknął. Przypadnie. Załóż pytam, czy na takie coś można powoływać komisję? No nie, no bo nic nie ma dowodu konkretnego. Jeszcze mieli ta sama para inna z takim pilotem, w którym również kulisty świecące pomarańczowo srebrny dysk zauważyli na wysokościach 16 tysięcy metrów. Popatrzyli, zobaczyli, dojść nie mogli, bo odchodził od większej prędkości, zawracali do domu, składając tylko formalnie meldunek, gdy coś takiego było. Ciekawostka inna. Z pułku, którym ja dowodziłem, pierwszym pułku myśliwskim, po moim odejściu, następca mój, prawda, kolega Almoza, wracając na nocnych lotach do lądowania, na kręgu lotniska spostrzegli jakiś obiekt. W lotnictwie byśmy używali, nie mówimy NOL, nie mówimy UFO, obiekt jakiś, który miał różne kolory świateł, przeważający kolory były kolor błękitny. Od ziemi oderwał się, przeszedł nad nimi, zniknął. Widzieli go wszyscy, ale stacje lokacyjne nie wskazały nic. Próbowali wyjaśnić na stacjach, dokąd, jak poleciał, nie było śladu. Podobny obiekt tej samej nocy spostrzeżono na wysokości 8 tysięcy metrów nad Modlinem.
i kolejno nad łaski. Też takie podobne oświecenia, rzędy światu, prawda? Jak gdyby na holu jakieś ciągną szybowce, samoloty, ale nic poza tym gdyby nie widzimy. Ciekawszą sprawą był meldunek pilotów, ja tu będę tak przeplatał, ciekawsze z dni ciekawymi, był meldunek 7 pilotów zwierzęcic. Polecieli na zadanie, w łańcuszku radiokacyjnym robić przepisanie, żeby się Państwo wiedzieli, bo niektórzy się nie orientują, jest lot jeden za drugim na stacjach radiokacyjnych, orientowanie, nacelowywanie, udawanie na niby zniszczenia. 7 pilotów. Bywa w lotnictwie rozwinięte szeroko kadłubów. Ja to zmęczałem, ile było można, bo po wyjściu w powietrze piloci aktywnie odreagowali się. Uważaj, z lewa, z prawa, niepotrzebna rozmowa. Ci piloci też dużo mówili, w pewnym momencie wszyscy umilkli. Było troszeczkę zaskoczenie, ale po chwili słychać najpierw jednego z nich. U mnie silnik przerywa i ja przerywam zadanie. No więc komenda, wracajcie wszyscy do domu. Po wylądowaniu podeszli wszyscy po wyjściu z kabin do pudy, do kraciatki, tam skąd się kieruje na ziemi z samolotami do lądowania. Tutaj dopiero piloci się rozgadali. W powietrzu do każdego z nich kolejno dochodził obiekt. I mówią jak? Tu połowie dysk, dookoła oświetlenie jakieś, połowie zmiana świateł, pulsujący i przerażające, co było, że taka masa, która określili jako trzykrotnie większa od ich samolotów, bardzo gwałtownie wykonywała manewry. Pionie w poziomie. To było coś takiego, czego nie mogli sobie uzmysłowić. Że coś tak wielkiego może z taką prędkością zmieniać swój tor lotu. Meldunek z tego poszedł. Poszedł dlatego jeszcze, że jeden z pilotów błysnął refleksem, jak obiekt znalazł się przed nim, nacisnął KM, znaczy fotokarabin i zrobił zdjęcia. No ale zdjęcia były troszeczkę za daleko, była grubo ziarnista i wyszedł tylko ciemny punkt. Stacje lokacyjne obserwowały ósmy obiekt przy samolotach. I tutaj już poszedł oficjalny meldunek do korpusu, że coś takiego było. Oni byli przerażeni, mówią, że takiego strachu nie przeżywali. Bali się po prostu, powiedzieli przez radę, że coś koło nich jest niesamowitego. Zbyli to wszystko milczeniem, aż wylądowali. Na lądowaniu jeden z nich zerwał opony, znaczy na hamowaniu, ja to wiem dlaczego, zdenerwowali, można było mocno nacisnąć, ale to wszystko zrobili na UFO, to przez to UFO.